tak, ale Barczyński widzimy, że ma taką smykałkę do boksu, że potrafi tym lewym prostym celnie trafiać, że potrafi skontrować, no i czuje ten ring. Tak, 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 a przed chwilą fajna akcja, prawy podbródkowy, lewy sierp, może nie bardzo soczyste, ale to były ciosy, które doszły do celu. Teraz trafił lewy sierpowym Kalinowskiego. Dokładnie, dokładnie, ale teraz prawy podbródkowy Kalinowskiego rozkręca się, nabiera rumieńców ten pojedynek, też wysokie tempo od początku. Lewy i potem trafił prawym. Jeszcze jeden lewy sierp, końcówka dla Kalinowskiego. Ewidentnie jest teraz precyzyjniejszy. Lewy, prawy, ale to na gardę. Gdzieś tam się przecisnął tą prawą ręką Barczyński, ale krzywdy oczywiście żadnej nie zrobił. Świetna dobry teraz prawy, dobry prawy w wykonaniu Kalinowskiego, dochodzi do celu, kontruje Barczyński. No Barczyński się odchylił i to troszkę zamortyzowało to uderzenie, ale naprawdę dobra akcja, takie pełne przygotowanie, lewy, prawy, prosty, klasyczna akcja, a klasyka jest zawsze najlepsza. Większość tych ciosów Barczyńskiego na gardę, ale ten lewy pod łokciem wylądował na miejscu tam, gdzie powinien wylądować. Uwaga na głowy! Wydaje mi się, że bokserskie jest najlepsze. Oczywiście Dudek pokazał świetną technikę, ale na tle słabszego rywala. Natomiast tutaj obydwaj potrafią. Złapał teraz prawym Kalinowski, zauważył to i od razu ruszył do przodu, ale to są ostatnie sekundy tego starcia. Nie jest Barczyński zamroczony. Zaczął Kalinowski lepiej niż na poprzednią rundę, bo zaczął od razu ciosami prostymi na środku ringu. To jest jego żywioł. Tutaj jest zdecydowanie lepszy. Złapał tym prawym, może niezbyt mocnym, Barczyńskiego, ale teraz ten świetnie odpowiada. Wydaje mi się, że Barczyński nie odpoczął po tamtej rundzie tak, jak powinien, że jest jeszcze zmęczenie, że tamta runda odłożyła na nim trochę tego złego bagażu. Kalinowski też oddycha troszkę ciężej, ale ten oddech jest taki wyregulowany. Natomiast Barczyński ciężko, ciężko oddycha. No teraz próbuje charakterem. Ale znowu, te jego ciosy nie mają żadnego wymiaru. Większość z nich jest niecelna. Tak, pływa, pływa. Już widzimy zmęczenie u Barczyńskiego. Coraz większe, z rundy na rundę coraz większa. Zwłaszcza w tej rundzie to wszystko się już nałożyło naprawdę mocno. Tak, i tak jak powiedzieliśmy wcześniej, o ile do poziomu bokserskiego, stricte pięściarskiego nie możemy się jakoś bardzo tutaj przyczepić, to tempo jest naprawdę spokojne i oglądając walki Kalinowskiego, sam zresztą z nim kiedyś, dawno temu, ale boksowałem, wiem, że on po prostu narzuca tempo od samego początku, a tutaj jednak trochę ten styl walki zmienił. Krótki lewy sierp, ale no, kolejny raz daje się zatrzymać, zamknąć w narożniku na chwilę. Kalinowski nie stopuje już tym lewym prostym nacierającego, może źle to powiedziane, przesuwającego się do przodu Barczyńskiego, bo brakuje Barczyńskiemu nóg, więc te jego ciosy nie mają wymiaru żadnej wymowy poważnej. A teraz dobry, świetna kontra, tak. Lewy cofnięcie, prawa ręka mocno doszła do głowy. Ale przyjął mocne uderzenie Barczyński i starał się od razu odpowiedzieć, znów pokazał charakter. 30 sekund do końca tego pojedynku. Na sam koniec sędzia Bubak odważnie wszedł między zawodnikom. Ten prawy sierp, głowa była dokładnie na trajektorii tego ciosu. Brawo. Panie i panowie, po 6 pełnych rundach tego pojedynku o jego wyniku zdecydowali sędziowie punktowi, którzy walkę oceniali następująco. Marcin Godon 59-55. Arkadiusz Małek 59-55, Przemysław Moszumański 60-54. Wszyscy trzej dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje Kajetan!